witam serdecznie z tej strony ponownie Conti po kilku dniach przerwy w kolejnym odcinku aktów po aktach na moim tornadoszocie i w ogóle ogólnie rzecz biorąc chciałem wam w tym odcinku pokazać mniej więcej jak się fajnie XP w Delwie, dlatego jesteśmy tutaj u Niko. Jest to jeden z naprawdę przyjemniejszych sposobów na expa, jeżeli na przykład levelujemy sobie postać i mamy trochę paliwa, lub jeżeli byśmy zaczynali, no to warto też na przykład trochę tego paliwa nazbierać, ulepszyć sobie azurytem pojemność na siarę, która jest naszym paliwem, i wpaść tutaj od czasu do czasu faktycznie poexpić, bo tu jest naprawdę bardzo dobry exp. Obecnie level 71, tak jak skończyliśmy ostatnio. Dodatkowo w tym filmie przetestujemy sobie Vulkan jako nowy, który obecnie jest w becie, sterownik graficzny, który GGG nam sprezentowało bodajże wczoraj, w dniu nagrywania. Oczywiście dzisiaj mamy piątek, jak to nagrywam ten materiał. Wczoraj bodajże wyszedł patch wprowadzający nowy render w postaci właśnie sterownika Vulkan. Jeżeli to można sterownikiem nazwać. Przetestujemy. Przed chwilą sobie pobiegłem jedną mapę testowo i powiem szczerze, że miazga. Poza streamem, poza nagrywaniem. Konkretnie to chodzi. Zaraz zobaczymy, jak to będzie chodzić tutaj. Zobaczymy przede wszystkim, czy sobie poradzę w kopalni na tej postaci, bo powiem szczerze, jeszcze nie byłem, dlatego też mam mapę od góry i polecimy sobie tak mniej więcej na monster level 70 może. Tylko sobie zrobię tutaj trochę flar i dynamitu. Polecimy sobie na taką głębokość, że mniej więcej był monster level 70-72 z racji mojego 71, że to też nie będzie jakaś taka duża różnica między poziomami, więc ten exp powinien być całkiem przyjemny. Postaram się, żeby ten materiał był troszeczkę krótszy niż ostatnio, bo prawie 40 minut biegania po mapach, przypuszczam, że w połowie się znudziło oglądanie wam, albo nawet szybciej niż w połowie. No i dobra, tyle, lecimy, zobaczymy, czy ten build jest w stanie sobie na takim low delwie, że tak powiem, pobiec. I przy okazji zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja z FPS-ami. Dodatkowo trochę podbiłem jakość grafiki, właśnie w celu też przetestowania Vulkana na troszeczkę wyższych ustawieniach graficznych. No i na razie jest spoko, nie dzieje się aż tak dużo na ekranie, ale jest spoko. Bo do tej pory grałem praktycznie na najniższych cały czas, z wyłączonym prawie wszystkim, co się tylko dało wyłączyć. Oczywiście zwróćcie uwagę na XP bar, jak ten XP faktycznie leci. Dodatkowo na Delwie, idąc na te poboczne, że tak powiem, na szerokość, poruszanie się po kopalni, że tak powiem, po bokach, poziomie, jest też spoko opcją, bo można fajne pokoje znaleźć przede wszystkim, które nam dadzą trochę fajnych rzeczy, jak na przykład właśnie jakieś currency, jakieś biżuterie, jakieś nietypowe itemy, które dropią w dużych ilościach, ale dropią średnie, więc w tym przypadku można też sobie poszukać właśnie jakichś fajnych dropów. Oczywiście można odbiegać na boki, jeżeli chcemy poszukać jakichś fosili, rezonatorów i tak dalej, które można również całkiem fajnie sprzedać. Polecam. Widzicie, już level mi wskoczył, już mam 7% na kolejny level, więc jest to spoko. Powiem szczerze, nie wiem, gdzie jestem w tym momencie w drzewku i gdzie ja miałem w tym drzewku iść. Zapomniałem, bo kilka dni nie grałem tą postacią i zapomniałem, co ja miałem teraz rozwijać w drzewku. Więc no cóż. Dobra, teraz jest tutaj akurat mało mobów, bo to jest już odpalony ten, że tak powiem, event delwowy. Palni, to tutaj aż tak dużo tych mobków nie ma, ale jak już będę leciał kolejnym korytarzem do kolejnego pokoju, to zwróćcie uwagę na X-bar, jak będzie się fajnie, tak powiem, przesuwał do przodu. No, ta postać, jak wspominałem wcześniej, dalej jest, kurde, w takich niezbyt dobrych itemach. Niecałe 3000 życia. Więc nie jest to wiele. Polecimy sobie tam do gemów. No i teraz możecie zwrócić uwagę na X-bar, jak on się fajnie będzie do przodu przesuwał. Co też powinno wam dać jakiś taki w miarę ciekawy zarys, jeżeli chodzi o szybkość wbijania levela, które zgubiłem. A odbijemy sobie na bok na chwileczkę.
Jakaś biżuteria. O, pewnie zginę zaraz, znajdź życie, bo się tak wpierniczyłem za daleko. Koty. Do tego 7-2 level już mam, więc mogę ubrać tego Awaken Projectile'a. Awaken Physical Projectile Attack Damage. Co mi też podbije trochę damage. Również tutaj damage od bleedu, który docelowo ma tutaj zadawać obrażenia. No, widzę, że trochę chyba za dużo podbiłem jakość grafiki w POE, przez co OBS-em nawet widzę, że trochę zaczyna szarpać. Nie, dobra. Dobra, i co? I miałem sobie tutaj tego Awakened Physical Vicious Projectiles. Awakened Vicious Projectiles 18,5. Trochę się tam podbiło, bleed DPS też tam trochę rośnie, jest ok. Nie, lecimy po gemy. Polecimy sobie po gemy. Co, przebiegłem dwie lokacje? Chyba dwie lokacje przebiegłem, o ile mnie pamięć nie myli. Raz, dwa, trzy. No, trzy raz. Stąd, tu i tu. Trzy lokacje przebiegłem i wbiło mi około 50% expa, może nawet więcej. Więc to jest całkiem spoko wynik. Powiem szczerze, że ja naprawdę się zgubiłem, gdzie ja miałem iść w drzewku. Przypuszczam, że pójdziemy sobie... No nie wiem co. Nie będę nic rozdawał, bo nie wiem w co miałem iść, szczerze powiedziawszy. Trudno. Na spokojnie sobie to musiał później ogarnąć. Tutaj nie będę wbijał, nie wbiję do jakiejś gigantycznej ilości poziomu, bo też nie, jak już wspomniałem, nie chcę, żeby ten materiał się zrobił kolejnym 40-minutowym filmem, w którym będę po prostu dużo gadał, nie zawsze z sensem, ale jedno. No i mamy rezonatory, to o czym wspominałem. Na nich bardzo dużo można zarobić. Nie wiem, jak będzie to w przyszłej lidze, bo z ligi na ligę praktycznie jest dosyć mocna różnica w cenach przedmiotów. Dużo zależy od tego, jakie buildy są w mecie, jak dużo osób gra tymi samymi buildami, właśnie z racji tego, że są w mecie. No i od przedmiotów, które są wymagane w danym buildzie, bo to zależy dużo od ekwipunku, co jest powiedzmy użytkowane. Jeżeli są to jakieś unikatowe przedmioty, no to wiadomo. Duży wpływ ma tutaj topka streamerów, którzy robią buildy oparte na czymś. I jeżeli się to bardzo przyjmie, bardzo to będzie mocne, to wtedy po prostu bardzo dużo ludzi zaczyna tym grać. Przez co ceny się dość mocno zmieniają. Jak widzicie, tutaj wpadliśmy sobie do pokoju z gemami. Mnóstwo gemów z quality, które można sprzedać do vendora i na przykład dostać za nie trochę Dreamcatters Prismów, które w różnych etapach ligi mają różne ceny. W pewnym momencie były na tyle drogie, że chyba ludzie płacili po 2 chaosy za jednego, albo nawet 2,5. I to był taki dosyć krótki moment i żałuję, że akurat wtedy swoje nie sprzedałem, no ale to było już dawno temu, kiedy jeszcze regularnie grałem w POE na tej lidze. Powiem szczerze, że ten wulkan zaczyna wyglądać naprawdę pozytywnie i zaczynam wierzyć w to, że ta optymalizacja faktycznie nadejdzie kiedyś. Może nie do końca od razu w następnej lidze już ta optymalizacja będzie jakaś super, najlepiej z możliwych poprawiona i tak dalej, ale to co widzę tutaj to już jest naprawdę całkiem dużo. Wcześniej zrobiłem sobie mapkę, tak jak wspomniałem, off-stream, off-record, że tak powiem, czyli ani nie streamowałem, ani nie nagrywałem. I pobiegłem swoim berserkiem na T16 z Delirium, jakiś tam Niko Sulfite Skaraba odpaliłem i tak dalej, no i prawie że bez zająknięcia ją przebiegłem całą. Na podbitych detalach, jak już wspomniałem, podbiłem sobie trochę ustawienia graficzne, podbiłem jakość dźwięku, co zapewne możecie pamiętać z poprzednich materiałów, gdzie jak się dużo działo, to dźwięk się wieszał, ucinał gdzieś, w ogóle urywało go w połowie i połowa dźwięku brzmiała co najmniej dziwnie. Tak jak teraz słyszycie, no te dźwięki się nie urywają, z racji tego, że właśnie zmieniłem ten kanał, czyli tak to nazwany jako channel, kanał dźwięku, czy tam, nie wiem, sterownik, czy jak to tam nazwać, jakość dźwięku, czyli na kształt jakości dźwięku powiedzmy. No to teraz ten dźwięk się nie urywa. No i patrzcie, nie mam tego clear speedu takiegoś super wypasionego. No ale już mam prawie cały level wbity. 30% niecałe do levela, nie? Gdyby tu oczywiście była jakaś inna postać lub ten build byłby trochę mocniej zbudowany, albo po prostu byłby on bazujący normalnie na hitach, a nie na tych dotach, które... A w tym momencie nie mam ani za bardzo hit damage'u, ani za bardzo
ailment damage'u, więc to jest tak na ten moment, to jest takie totalne zmiksowanie wszystkiego, a wiecie, że jak się zmiksuje wszystko, to zazwyczaj no, nie daje to żadnego stosownego efektu, tak? To właśnie tutaj mniej więcej wygląda w tym momencie. Dlatego też nie biegnę tak szybko. Gdyby tu na przykład biec jakąś postacią melee, jak, albo jakimś cyklonem, albo jakimś, nie wiem, frostblade'em, lacerate'em, nie wiem, czymś jeszcze innym, to ten clear speed byłby dużo szybszy, a co za tym idzie, X byłby dużo większy, więc wiadomo. To zależy od buildu i od przedmiotów, jakie posiadamy, a wtedy ten X się dość mocno zwiększy. No cyklonem to by tu po prostu się trzymało przycisk myszy lub na klawiaturze, zależy kto sobie gdzie zbinduje i tyle. I tylko kierowałoby się w stronę myszką, którą by się chciało lecieć i tak by po prostu nam level leciał, więc jeżeli szukacie jakiegoś fajnego miejsca do levelowania, to polecam kopalnię. Polecam zdecydowanie kopalnię, bo ten exp jest tutaj naprawdę kozacki, zwłaszcza w tych miastach, tych outpostach, tych abyssal chamberach i tak dalej. Tam jest mega dużo potworków w tych takich już lokacjach, tych takich podmiejskich, że tak powiem, gdzie się wchodzi do środka. No faktycznie, tu dusi mi trochę grafikę, przez co to rwie. Dlatego już wiem, że będzie trzeba trochę zmniejszyć jakość grafiki. Myślę, że ogólnie też ten sterownik na tym wulkanie, ten kodek, tak powiem, on też trochę bardziej pewnie czerpie zasoby mojej karty graficznej, przez co zostaje ich mniej dla OBS-a, przez co właśnie są te spadki klatek. No i to może być spowodowane właśnie tym, to, że szarpie. No ale jest ok. Myślę, że nie będzie aż takiej tragedii. No i dobiegniesz sobie tutaj tą ostatnią lokację i pewnie będę kończył. No, ogólnie to chciałem tylko pokazać ten właśnie sposób na dość szybki leveling właśnie w kopalni. Jak widzicie, nawet ten build mój, który no nie urywa dupy na chwilę obecną, radzi sobie całkiem spoko i całkiem spoko to na eksplecie. No, wybiłem grubo, no trochę ponad półtora levela w 10 minut, bo tak około 2 minut na początku gadałem, z tego co kojarzę. Więc to mniej więcej 10 minut mam półtora levela, tu mamy jeszcze ścianę, może coś fajnego dostanę za te ściany. No, mamy Enchanted Fossil, Resonator Cash, czyli jakieś kurde, jakieś chaosy tutaj są, nie? Jakieś chaosy tutaj są, kilka C można wziąć za każdego tego rezonatorka. Za Enchanted Fossila myślę, że to jest też kwestia kilku chaosów, bo dużo ludzi gambluje Enchanted Fossilami właśnie na hełmach, kupują sobie lub dropią jakąś fajną bazę 8-6 level hełm czy coś, jakiś Elder, Shaper, Influency jakieś ciekawe, no i sobie rolują po prostu rezonatorami, fossilami jakieś fajne enchanty. Można naprawdę zarobić mega dużo pieniędzy, jak się przyfarci. To jest taka alternatywa, takie pay to win bym powiedział, nie? Z tym, że oczywiście płacimy walutą in-game, żeby nie było. Się śmieję, że pay to win, no i dużo kamyków znowu. Czekajcie, muszę sobie wyskoczyć, to wyprzedać, bo nie mam miejsca. Visit my encampment. Sprzedam sobie te 6 sokety, które tu mam, zrobi mi się miejsce. I podniosę sobie te wszystkie kamyczki oczywiście. Tyk, tyk, tyk. Oczywiście dobrze też sprawdzić, czy są jakieś wysokoprocentowe kamyczki. Czasem się trafiają jakieś skoraptowane 21, 23 lub coś w tym stylu. Więc też warto zwracać uwagę na te kamienie. Oczywiście jak ktoś ma filtr, który ma wbudowane też filtrowanie kamyków z wysokim quality, no to jest trudno wtedy, że tak powiem, sobie ominąć jakiegoś high quality gema. No to oczywiście wszystko sobie spieniężę. Pyk, 4 GCP-ki. No i tak jak wspominałem, tu mam jeszcze jakieś kamyki. Ominąłem jeszcze jakiś, chyba nie ominąłem żadnego. A tu jest jeszcze jeden, czyli jeszcze zrobimy jedno GCP-ka. No i mamy 5 GCP-ków za dwa dokładnie. Za dwa przejazdy plus trochę tych rezonatorów, jakiś tam Enchanted Fossil, tu jest jeszcze jakiś jeden Wild Toxin Superior mi został. No i to by było na tyle. Tyle by było ode mnie w tym materiale. Jeżeli ktoś był specyficznie nastawiony do Delva, no to macie tutaj
taki pokaz tego, że może on być bardzo przyjemny, przynajmniej jeżeli chodzi o exp i farmę, bo wiem, że nie każdy lubi biegać po kopalni, ale jeżeli chcielibyście szybko wylevelować, macie postać, która jest w stanie szybko clearować, szybko przebiegać przez te korytarze, to śmiało polecam, jak macie paliwko, wpaść po expić i trochę ścian ewentualnie porozwalać, podrobić fosili, lub po prostu gdzie mogę sobie trafić, poszukać w jakichś ciekawych pomieszczeń. Tak jak wspominałem, te Fallout posty, jakieś tam Abyssal Chamberki. W nich jest również dodatkowo mnóstwo expa, mnóstwo dropu, więc jak najbardziej polecam farmić takie miejscówki. Tu macie właśnie Abyssal Chamber. Do ruin nie dobiegłem ani jednych na tej lidze, nie spotkałem żadnych primeval ruin, więc nie pokażę wam, ale również możecie też zarobić na takich lokacjach z fosilami, tylko najlepiej szukać takich, które są za ścianami, bez dojścia do mapy, znaczy bez bezpośredniego dojścia, gdzie musicie po prostu znaleźć ściankę, żeby dobiec, bo tam wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że dostaniecie jakieś wartościowe fosile. Tyle ode mnie. Dajcie znać, czy wam się podobało. Również już niedługo ruszę z serią luźnych aktów SSF. Jak ktoś jeszcze jest zainteresowany, to na karcie społeczności na moim kanale YouTube wrzuciłem wam posta z ankietą. Możecie jeszcze zagłosować, chociaż w sumie jak wrzucę ten materiał, to już będzie po ankiecie. Bo w sumie tak, jutro materiał będzie wrzucony, czyli w sobotę, a do jutra był czas, więc w sumie to było bez sensu, że napominałem, ale ogólnie rzecz biorąc zaczynam serię SSF luźnych aktów, czyli będę po prostu leciał od nowa, od zera, wszystkie akty nową postacią, którą właśnie w tej ankiecie wybierzecie dla mnie. No i bez itemów przede wszystkim, bez itemów do levelowania, bo była właśnie propozycja, żebym poleciał bez SSF, bez itemów i da to bardziej takie rozjaśnienie nowym graczom, którzy dopiero chcą zacząć grę, bo przebiegnięcie aktów w 3 godziny przykładowo z full gearem do biegania, do levelowania, to nie jest aż takie odzwierciedlenie tego dla nowych graczy, którzy dopiero zaczynają, którzy nie wiedzą, co się dzieje jeszcze w grze, wdrażają się dopiero w temat. No i tyle. I tak jak mówię, najprawdopodobniej, jeżeli się nic nie zmieni, to w niedzielę pojawi się pierwszy materiał właśnie z luźnych aktów SSF. No i dobra, tyle, kończę, nie przedłużam, bo wyjdzie na to, że więcej gadam niż grałem w tym materiale, a miało być krótko i jak wyszło, tak wyszło. Dobranoc, do widzenia, do jutra, do następnego i tak dalej. Trzymajcie się, zapraszam na kanały, cześć.